Wygląda na to, że królowa Elżbieta II, 93 l. nie ugnie się, nie zmieni zdania co do swoich postanowień względem wnuka, księcia Harry'ego, 35 l., i jego żony Meghan Markle, 38 l. Monarchii nie chce przystać na ich warunki. Wielka Brytania wciąż żyje zaskakującą decyzją Harry'ego i Meghan o wypisaniu się z rodziny królewskiej. Elżbieta II wydała już dwa oświadczenia w tej sprawie. Reklama w pierwszym podkreśliła swoje wsparcie i zrozumienie dla decyzji wnuka. Drugie, opublikowane w ostatnią sobotę, ujawniło radykalne decyzje królowej. Okazuje się bowiem, że monarchini pozbawiła Harry'ego i Megan tytułów jego i jej królewskiej wysokości, a także pieniędzy ze środków publicznych. Megan i Harry mają też oddać pieniądze. Za które wyremontowano dla nich Frogmore cottag na terenie Windsoru. Chcę im podziękować za ich pełną poświęcenia pracę dla kraju we wspólnocie narodów i poza nią, napisała królowa. W oświadczeniu poświęciła też kilka ciepłych słów Megan jestem szczególnie dumna z tego. Jak Megan szybko stała się członkiem rodziny jak się szybko okazało, Harnie jest zadowolony z treści porozumienia. Jakie opublikowała jego babka. Swoje zdanie wyraził już dzień później, podczas kolacji w fundacji Sentebale. Chcę, abyście usłyszeli prawdę właśnie z moich ust. Nie jako księcia, lecz jako Harry'ego, którego obserwujecie w mediach od ponad 35 lat. Wielka Brytania zawsze była moim domem i miejscem, które kocham. To się nigdy nie zmieni, zaczął. Przyznał, że opuszczenie rodziny królewskiej było dla niego ostatecznością. Chcieliśmy służyć królowej, wspólnocie i zaprzyjaźnionym organizacjom wojskowym bez wsparcia z publicznych funduszy, jednak okazało się, to niemożliwe. Zaakceptowałem taki stan rzeczy, wiedząc, że i tak nie zmieni to mojego zaangażowania i tego, kim jestem, stwierdził. Zobacz więcej materiałów wideo.